Już jutro, w czwartek, rozpoczynamy wielkie świętowanie Dni Poniedzia 2023. W tym roku na mieszkańców i gości, którzy odwiedzą Pińczów, czeka 4 dni fantastycznej zabawy, a pierwszy z nich już jutro, w czwartek, na Birydarzu Centrum Kultury. O godzinie 20:30 rozpoczniemy Dni Poniedzia wernisażem dwóch wystaw, fotograficznej i malarskiej, a koncert Julii Masnicowej uświetni to wydarzenie. Wstęp wolny, zapraszamy na klimatyczne przestrzenie Centrum Kultury, a w piątek przenosimy się do Synagogi Starej w Pińczowie i na ulicę Klasztorną, bo żyć będzie cała ulica. Koncert Klezmafor, fantastycznej grupy, która już kiedyś koncertowała w Pińczowie, ale mamy z nią świetne wspomnienia. To wydarzenie piątkowej części Dni Poniedzia. W sobotę i niedzielę przenosimy się już na dużą scenę umiejscowioną na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie i tam zapewnimy Wam szereg atrakcji, koncerty, wydarzenia towarzyszące. W sobotę rozpoczniemy od prezentacji amatorskiego ruchu artystycznego działającego w Centrum Kultury i utalentowanych wokalistów. Po nich wystąpi lubiana i popularna orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pińczowie. Następnie Magdalena Paradziej, pińczowianka, dobrze nam znana z występu w programie The Voice of Poland. Potem Carpe Diem i niezwykle energetyczny koncert, który przygotuje już nas do świetnej zabawy z gwiazdą sobotniej części imprezy, czyli Sarsą. Na koniec zapraszamy na wspólną zabawę na dyskotece pod gwiazdami, którą poprowadzi dla Was DJ Kalpi. Niedzielę rozpoczniemy kolorowo, bo od godziny 15 rozpocznie się Holi Święto Kolorów. Następnie na scenie zaprezentuje się pińczowianin Michał Mazur Band, a po nim zespoły Weź Nie Pytaj, Topki i Kama Sutra. Ale Dni Poniedzia to nie tylko to, co dzieje się na scenie, to nie tylko koncerty, ale również szereg wydarzeń towarzyszących, z których warto skorzystać. Stoiska gastronomiczne, Wesołe Miasteczko, stoiska naszych partnerów, Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Krewkich Poniedzian. To wszystko dla Was przygotowane na głównej płycie stadionu Mosir w Pińczowie. Ale Dni Poniedzia dzieją się również na wodzie. W tym roku odbędą się pierwsze regaty organizowane przez Klub Wodny Kontiki w Pińczowie, które warto zobaczyć. Odbędą się w sobotę. Wręczenie nagród dla zwycięzców tych regat także na płycie głównej na naszej scenie. Do zobaczenia w plenerze, a na wspólne świętowanie zaprasza burmistrz miasta i gminy Pińczów oraz Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury. Już w ten piątek zapraszamy Was bardzo serdecznie do Pińczowa, do Starej Synagogi. Apeluję, przybądźcie i bawcie się razem z nami. Będzie klezmerskie szaleństwo. Apeluję do Was, przybądźcie. Idę apelować dalej. Siemaneczko, z tej strony Szymon Wydra, zespół Carpe Diem. Cześć kochani, moi drodzy, słuchajcie, przybywam do Was z taką fajną informacją. Posłuchajcie, już 1 lipca, czyli w sobotę, czyli bardzo, bardzo niedługo, dosłownie za kilka dni, odbędzie się fantastyczna impreza, która się nazywa Dni Poniedzia. A gdzie się odbędzie? W Pińczowie. I umówmy się, że macie tam być, bo bez Was ta impreza nie będzie miała racji bytu, a my zagramy wtedy dla Was fantastyczny koncert. Będziemy się świetnie bawić, no i generalnie już się nie możemy doczekać naszego wspólnego muzycznego spotkania. Niech Carpe Diem zawsze będzie z Wami, a przede wszystkim w Pińczowie 1 lipca. Trzymajcie się, cześć! Hej, jestem Marta, ale możecie kojarzyć mnie jako Sarsę, a już 1 lipca zagramy Pińczów dla Was, więc wpadajcie, będą nowe utwory, przedpremierowe niespodzianki, będzie ekstra. Do zobaczenia.